Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Radosław Majdan, rzecznik prasowy Polonii Warszawa, były bramkarz, celebryta. Panie Radosławie, co Pan robi dzisiaj w Grudziądzu? Mam tak zwane warsztaty piłkarskie z młodzieżą. Jest to taki event, impreza, która ma zachęcać młodych chłopców, szczególnie, chociaż piłka też jest dla dziewcząt, do tego, aby 3 dni uprawiali sport, aby byli aktywni, aby nie siedzieli tylko w domu przed komputerem, ale także zapisywali się do klubów, grali w piłkę na podwórku, żeby po prostu poznali smak, co znaczy być sportowcem. Pierwszy raz wita Pan w Grudziądzu? Nie, byłem kiedyś tutaj i byłem wtedy bardzo młody, miałem bodajże 17 lat. To było przy okazji meczu reprezentacji do lat 17 między Polską a Francją. Pamiętam, że zremisowaliśmy bodajże ten mecz 1-1 i bardzo miło wspominam Grudziądz z tamtego okresu, bo to naprawdę było to nasze ogólnie jako drużyny dobre spotkanie, gdyż Francuzi byli wtedy jedną z najlepszych drużyn w Europie, a udało nam się tutaj z nimi zagrać w miarę wyrównany mecz. Także tak bardzo pozytywnie odbieram Grudziądz. Panie Radosławie, w Grudziądzu gra jeden zawodnik, którego powinien Pan znać z gry w Polonii Warszawa. Znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o Grudziądz, to znam Marcina Kaczmarka, naszego trenera, tak? Trenera, jest to mój serdeczny przyjaciel, znamy się bardzo długo. Także tutaj, jeżeli chodzi o Grudziądz i to, co mnie łączy z tym, to najbardziej właśnie Marcin. A Mariusz Pawlak? No, z Mariuszem graliśmy kiedyś w Polonii razem, też oczywiście. Z tym, że znamy się jakiś tam krótszy okres czasu, natomiast z Marcinem to znamy się już bodajże 20 parę lat. Panie Radosławie, mam pytanie. Mamy nowego trenera w Polonii Warszawa. Paweł Janas zastąpił José Mari Baquero. Wielu kibiców zarzuca prezesowi Wojciechowskiemu, że te zmiany trenerów są zbyt szybkie. Trener Baquero zaczął rundę bardzo dobrze, zaczął bardzo dobrze ten sezon. Nagle przyszła chwilowa zła pasa i nie mamy już trenera Baquero. No taka jest, że tak powiem, takie są prawa futbolu, że ktoś, kto wydaje swoje pieniądze na klub, to jest szefem i że tak powiem, rządzi, to też wydaje decyzję. Po rzeczywiście dobrym początku, ponieważ wygraliśmy 3 mecze później przed sobą okres, no dziś można powiedzieć, że on jest do dzisiaj, bo po 8 kolejkach, jeżeli chodzi o nas 7, ponieważ mecz z Lechem mamy zaległy, no zajmujemy dopiero 5. miejsce, z dorobkiem 12 punktów, na pewno to jest dalekie od oczekiwań tego, co zakładaliśmy sobie przed sezonem, a tym bardziej, że z ostatnich 4 meczy nie wygraliśmy żadnego, 3 razy zremisowaliśmy, raz przegraliśmy, także no gdzieś tam prezes uważał, że potrzebna jest zmiana w drużynie i tak zadecydował, natomiast no ten Baquero robił nas prawie rok, 9 miesięcy, wykonał tutaj kawał dobrej pracy, rozstaliśmy się w zgodzie, życząc trenerowi sukcesów i tak jak on chciałby, żeby znalazł pracę w Polsce, bo rzeczywiście ten Baquero nie wyjechał z Polski, jest cały czas w Warszawie, jego dzieci chodzą do szkoły, no i rozgląda się za jakąś posadą w jakimś innym klubie z Ekstraklasy. Patrząc na to, jak drużyna prezentuje się za trenera Janasa, także on nie powinien być pewny swojej posady. Trener Janas prowadzi drużynę dopiero od 2 meczów, tak? To były 2 remisy. Szkoda tego remisu z Polonią Bytą, ponieważ mieliśmy bardzo dużo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Natomiast no, remis z Arką też był na własne życzenie. Znowu trochę nieskutecznie. No i cóż, no i rzeczywiście, na pewno o ile z meczu z Polonią Bytą można było jeszcze być po części zadowolonym, o ile w ogóle można mówić o zadowoleniu po meczu, który powinien się wygrać, a się nie wygrywa, ponieważ stwarzaliśmy tę sytuację, było ich dużo i dobrze graliśmy, tak mecz z Arką już był dużo słabszy w naszym wykonaniu. No ale cóż, no taki jest futbol i wszyscy razem wierzymy, że jednak nawiążemy do tej czołówki, bo tak jak powiedziałem na wstępie, taki mamy cel, aby walczyć o mistrzostwo i no i właśnie ten Janas na pewno też w to wierzy, był z drużyną na zgrupowaniu, ma swoją wizję z futbolu i wierzę, że uda mu się ją przekazać naszym zawodnikom na tyle skutecznie, że wszystkie następne mecze już będą no, w jak największym wymiarze wygrane przez nasz zespół. Dzisiaj w nocy reprezentacja Polski grała ze Stanami Zjednoczonymi. Jak by Pan ocenił ten mecz? No, w moim przekonaniu to był chyba najlepszy mecz reprezentacji Polski, jaki zagrała w tym roku. Mi się najbardziej podobał mecz z Australią, który Polska zagrała w tym roku, chociaż przegrany, więc trochę się ten obraz zaciera. Myślę, że gdyby Robert Lewandowski strzelił rzut karny, wykorzystał 11, to ten mecz, który zremisowalibyśmy, był 2-2, mógłby naprawdę nabawać bardzo dużym optymizmem. Natomiast wczorajszy mecz ze Stanami, przede wszystkim graliśmy z drużyną z pierwszej 20, bo w rankingu FIFA, ponieważ Amerykanie zajmują 18 miejsce, więc są bardzo wysoko. Przypominam, 66 dopiero. Także tutaj na pewno Amerykanie byli faworytem. Z tym, że zagrali bez kilku swoich najlepszych zawodników, aczkolwiek mecz był bardzo ciekawy. Pierwsza połowa była bardzo żywa, bardzo widać, że Amerykanie do tego meczu podeszli poważnie, pograli dużym, wysoko podchodzili do naszego zespołu, grali pressingiem. Także radziliśmy sobie, uważam, bardzo dobrze.
I warunki, które nam zaproponowali Amerykanie, tak jak powiedziałem, ten dość ostry, zdecydowany pressing. Polacy dość dobrze z tego wychodzili, dużo wychodzili na pozycję, grali piłką, przede wszystkim stwarzali sobie sytuacje, których znowu niestety nie wykorzystujemy. I o ile gra w ataku, myślę, w tym meczu mogła nam się podobać, tak na pewno martwi trochę postawa zespołu w obronie, ponieważ czym bliżej naszej bramki, jak to się mówi, tym gorzej. Zawodnicy za bardzo wchodzili w szesnastkę, nie asekurowali się, czego dowodem były te dwie bramki, które straciliśmy. Gdzieś tam na pewno nasz blok obrony jest w przebudowie. Sebastian Benicz ma kontuzję, a on był takim naszym newralgicznym punktem po tej lewej strony. I wczoraj bardzo dobrze pracowała właśnie prawa strona. Bardzo mi się podobał, jak Kuba Płaszczykowski współpracował z Piszkiem. Większość sytuacji ofensywnych zawiązywaliśmy właśnie z naszą prawą stroną. Później trochę niedokładności w środku pola, trochę chaosu w drugiej połowie. Także myślę, że ten wynik jednak jest pozytywny dla nas. Należy się z niego cieszyć, bo nie przegraliśmy. Oczywiście jest to też siódmy mecz rzędu, którego nie potrafiliśmy wygrać i bodajże od ponad pół roku Polska meczu nie wygrała, ale gdzieś tak jak się mówi, ta drużyna jest cały czas w fazie budowy, więc myślę, że to był kolejny jakiś taki niezły mecz po meczu z Ukrainą, po meczu z Australią. Ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi daje nam jakąś taką, wydaje mi się, taki promyk nadziei, że budowa naszej drużyny idzie w dobrą stronę, a myślę, że przypominając sobie mecz z Hiszpanią i z Kamerunem, gdzie Polska zagrała naprawdę fatalnie, to myślę, że rzeczywiście jest tu jakaś progresja. Panie Radosławie, pan jako były bramkarz może też chyba powiedzieć, że Polska bramkarzami stoi Dudek w Realu Madryt, szczęsny fabiański Arsenal, Kusztak Manchester United, Boruc teraz Fiorentina, ale wszędzie ci bramkarze są rezerwowymi. Nie mamy tak naprawdę jednego bramkarza, który by grał na międzynarodowym poziomie co tydzień. No myślę, że na dzień dzisiejszy to tym numerem jeden zdecydowanie będzie autor Boruc, jak sądzę. Co prawda nie gra jeszcze w pierwszym składzie Fiorentiny, ale przez ostatnie lata cały czas grał i najwięcej meczy rozegrał ze wszystkich bramkarzy, których wymieniłeś, w pierwszym składzie. Sam Artur mówi, że jeżeli ta sytuacja będzie się przeciągać, to być może w zimie odejdzie do innego klubu, zostanie wypożyczony albo sprzedany. I myślę, że te pół roku, nawet jak miałby być rezerwowy, nie zaszkodzi mu, jeżeli chodzi o utratę formy. Jest to na tyle doświadczony bramkarz, że powinien sobie z tym poradzić, a później ewentualnie od stycznia być może rzeczywiście rozejrzy się za jakimś innym klubem tam, gdzie będzie grał. Natomiast rzeczywiście to jest taka trochę dziwna i patowa sytuacja, bo z jednej strony ci bramkarze są w fantastycznych klubach, bo Arsenal, Manchester United, Real Madrid czy Fiorentina to są kluby naprawdę czołówka Europy, ale niestety nasi zawodnicy tam nie grają w tych klubach w podstawowym składzie. No co czyni, że nie mają na co dzień, jak to się mówi w takim żargonie piłkarskim, kontaktu z boiskiem. Te sytuacje meczowe są najważniejsze. Żaden zawodnik nie wypracuje formy tylko i wyłącznie treningami. Mecze są tutaj nieodzowne. Przemysław Tytoń może być tym bramkarzem, który będzie bronił na przykład na Euro 2012. On gra regularnie w Rodzie Kerkrade. Tak, chociaż nie ma doświadczenia i na razie trener reprezentacji Franciszek Smolina nie daje mu zbyt dużo okazji do tego, aby się wykazał. Ja osobiście widzę duży potencjał w Sandomierskim, bramkarzu z Jagiellonii Białystok. Jest to młody chłopak, obdarzony bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, a przy tym o bardzo dobrym refleksie i takiej szybkości na linii bramkowej. Także tutaj jemu wróżę taką bardzo, że tak powiem, długą karierę w reprezentacji w bramce. Panie Radosławie, kłopoty z bramkarzami mamy też w Polonii. Przyrowski i Gliwa to nie są takie pewne punkty. Miał być Onyszko, ale jak wiemy, sytuacja z Arkiem potoczyła się, jak się potoczyła. Czy są już szukani bramkarze, którzy mogą przyjść w okienku zimowym, którzy mają wzmocnić tą Polonię? Na pewno z Arkiem sytuacja jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o jego zdrowie, bo wiadomo, ma niewydolność nerki i tutaj na dzień dzisiejszy nie może trenować, ani tym bardziej grać u nas w zespole. Natomiast jeżeli chodzi o Sebastiana i Michała, to ja bym się do końca z tym nie zgodził, ponieważ Sebastian po pierwszych czterech kolejkach dwa razy był w 11 przeglądu sportowego. Ratował nas i w Zabrzu z Górnikiem, i w Łodzi z Widzewem. To dzięki niemu głównie nie przegraliśmy. Także myślę, że Sebastian tą formę odzyskuje i pokazał w kilku meczach, że naprawdę potrafi bronić na wysokim poziomie. Bramka, którą straciliśmy z Polonią Bytą, była trochę taka kontrowersyjna, bo jak się okazało w powtórkach zawodnik, kiedy to Sebastian piąskował piłkę, zawodnik Polonii dostał ją w rękę, także tutaj też można mówić, że bardziej popełnił sędzia błąd nie zauważając tego niż Sebastian, bo patrząc na to z trybu wydawało się, że piłka trafiła w głowę piłkarza Polonii Bytą, a jednak to była ręka, także w ostatnim meczu ligowym bronił Michał Gliwa, trener zdecydował się na zmianę, jest trenerem i jest to jego decyzja, a tak naprawdę teraz zobaczymy, być może Sebastian wróci do bramki. Panie Radosławie, ostatnie pytanie. Kiedyś w jednym z kabaretów w 2003 roku Marcin Daniec powiedział, że po jednym z meczów, w którym pan bronił, bał się, że nas wywalą z NATO.
Polska-USA, jak pan wspomina mundial w Korei? Bardzo fajne przeżycie i nawet tak wczoraj oglądając ten mecz z Ameryką, zawsze jakaś refleksja jest, że to był ten zespół, przeciwko któremu zagrałem na mistrzostwach świata. Fantastyczne przeżycie dla każdego piłkarza, bo mistrzostwo świata jest to coś, co oglądałem w telewizji jako młody chłopak, jako dziecko, a później miałem okazję pojechać tam, a co dla mnie tym bardziej przyjemne zagrać na mundialu, także tym bardziej wygranym meczu. Także fantastyczne przeżycie, niezapomniane i jak to się mówi, dla takich chwil warto żyć. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był Radosław Majdan, rzecznik prasowy Polonii Warszawa, były bramkarz reprezentacji Polski. Dziękuję państwu bardzo.